Było wybitnym reżyserze, rodem z Suchej Beskidzkiej, teraz będzie o choreografię. Stefan Wenta jest jednym z najbardziej cenionych choreografów za oceanem. Niegdyś pierwszy tańcerz opery warszawskiej, dziś szanowany nauczyciel baletu w Los Angeles. Jest także ojcem sukcesu wielu hollywoodzkich produkcji filmowych. To u niego lekcje brał między innymi Patrick Swayze. O swojej karierze powie nam teraz on sam, Stefan Wenta. Jak zawsze skupiony i jak zwykle wymagający, Stefan Wenta nie oszczędza młodych adeptów baletu. W swojej szkole w Los Angeles zajęcia prowadzi 6 dni w tygodniu. Wyznaje zasadę, że tylko ciężką pracą można osiągnąć sukces. Sam przecież tak właśnie zaczynał, gdy jako młody człowiek po wojnie trafił do szkoły baletowej w Gdańsku. To była ambicja moja, bo były piękne dziewczyny w tej szkole baletowej. I ja byłem strasznie niezaradny. Koleżanki nie pomagały w stawianiu pierwszych kroków. Widziałem siedercze spojrzenia dziewczyn. Ja wam pokażę. Za 2 lata ja będę jednym z najlepszych w Polsce. I potem 3 lata później byłem pierwszym tancerzem opery warszawskiej. Tak. Od tego momentu kariera Stefana Wenty gwałtownie przyspieszyła. Pojawiły się pierwsze propozycje zagranicznych wyjazdów. Z Cybulskim Zbyszkiem, z Bogdan Kobielą, z Romanem Polańskim. Myśmy jechali do Paryża, bo byśmy dostali to stypendium ministra kultury i sztuki. Stypendium dla 5 najlepszych artystów młodych polskich. Stefan Wenta w Paryżu postanowił zostać na dłużej. Z Francji jednak ostatecznie wyjechał, aż za ocean. W Los Angeles spełnił swoje kolejne marzenie. Stworzył własny zespół baletowy. Miałem własny zespół Wenta Ballet of Los Angeles przez długie lata i zrobiłem choreografię jakieś mniej więcej 2-3 pełnospektaklowe przedstawienie oryginalne. W Los Angeles otarł się o branżę filmową. W Hollywood wkrótce stał się szanowanym choreografem. Patrick Swayze był uczniem moim przez 2-3 lata. I tak samo żona jego, która jest realizatorem i reżyserem. Mimo sukcesów, Stefan Wenta nie spoczywa na laurach. W swoim życiu chce osiągnąć coś jeszcze. W przyszłym roku ukończył książkę swoją, nad którą pracowałem przeszło 25 lat. Książka ma być swoistą autobiografią, choć jak zastrzega Stefan Wenta, nie będzie pisana w pierwszej osobie.